Szczęśliwy koniec. Myślę, że tutaj finały jak zwykle troszeczkę słabsze chyba od finału, od półfinałów, ale osłodziła wszystko waga superciężka. No, na pewno była bardzo dobra walka w superciężkiej, naprawdę walka wieczoru, ale pozostałe pojedynki też były na wysokim poziomie. No i nasi zawodnicy pokazali, że naprawdę reprezentują no, wysoki poziom sportowy. Tutaj, no powiedzmy, doskonała organizacja tej finałowej gali, nazwijmy, boksu olimpijskiego. Oczywiście honorowi goście. Także, no, na pewno Człopa będzie kandydowała do następnej wielkiej imprezy. No z pewnością organizacja finałów, gali finałowej stoi na wysokim poziomie. Do tego doszły wspaniałe pojedynki, które rozgrzały publiczność. No i zawodnicy zaprezentowali naprawdę bardzo dojrzały boks. No i było co pooglądać. Nie, czy w zeszycie tam jakieś nazwiska są na pewno? No oczywiście, oczywiście. No już wiadomo, kto będzie boksował na meczu z Niemcami, kto będzie w szkoleniu tutaj do turnieju Sztama. I na pewno w większości wag po dwóch zawodników wystartuje w turnieju Sztama i to będzie taki jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy Seniorów. Proszę Państwa, w takim razie no co, widzimy się na Sztamie. Widzimy się na Sztamie, a wcześniej zapraszam wszystkich na mecz Polska-Niemcy światowej konfrontacji boksu olimpijskiego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Szłopy. Dziękuję Panie Trenerze, do miłego.